Obdukcja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. I kolejna część naszej rozmowy. Piotr Kaznowski, historyk filozofii, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas jest naszym gościem. Mówiliśmy o stanie wyższej konieczności, ale mnie fascynuje w tym sporze co innego. Różniło niewątpliwie podejście do niektórych elementów Soboru Watykańskiego II arcybiskupa Lefebvre'a i Jana Pawła II. To nie ulega wątpliwości. Różniło ich podejście do dialogu. No, przypomnijmy, że arcybiskup Lefebvre podpisał się pod wszystkimi dokumentami soborowymi. To jest osobna kwestia. Różniła ich interpretacja pewnych dokumentów. Właśnie. Różniło ich doświadczenie. Ja bym powiedział na przykład, że być może jest tak, że te gesty profetyczne czy nieprofetyczne w odniesieniu do religii świata są związane z pewnym osobistym bardzo przeżyciem Jana Pawła II, jakim był zamach na niego i świadomość, że pokój, bo przypomnijmy, że to były modlitwy o pokój, nie jakiekolwiek modlitwy, tak, tylko modlono się o pokój. Zresztą później powtórzone w 2002 tak. roku po zamachach na World Trade Center. Tak. No, pojawiła się taka interpretacja, że ten nacisk był związany z tym, że papież bardzo głęboko przyjął do swojego myślenia, także myślenia politycznego, czy metapolitycznego, objawienia z Fatimy, które no grożą światu wojną, nie tylko drugą światową, ale także ewentualnie następnymi, które mogą zakończyć. No działania Jana Pawła II, znaczy, czy pragnienie wielkie, żeby Rosja, prawda, przyjęła. Tak, żeby Rosja przyjęła, tak. Natomiast abstrahując na moment od tego sporu, wydaje się, że tych ludzi dużo więcej łączyło niż dzieliło. Niewątpliwie rozdzielało ich ten stosunek do gestów, niewątpliwie jakoś dzielił ich stosunek do liturgii. Jan Paweł II miał rzeczywiście swobodniejszy stosunek do liturgii, można powiedzieć. Nie widział tego problemu tak głęboko, jak w ten sposób, jak arcybiskup Lefebvre. Czy nawet tak jak kardynał Wyszyński, który miał ogromny problem z przyjęciem nowej liturgii, wolał zdecydowanie starą. Ta wrażliwość duszpasterza, prawda, który tak, wyjeżdża z młodzieżą i takie. Różniła ich być może wrażliwość duszpasterza, ale z drugiej strony, no jednak i nauczanie moralne, i stosunek do tomizmu, czy do scholastyki, i stosunek do tradycyjnej formacji kapłańskiej był bardzo podobny. Co takiego się stało, poza tymi gestami, że oni się nie mogli porozumieć i że tak naprawdę do ostatecznego zerwania bractwa z Rzymem doszło za pontyfikatu papieża, który wydawałoby się miał wszystkie dane, żeby do pojednania doprowadzić. Bo papież też krytykował tych samych teologów nierzadko, których krytykował arcybiskup Lefebvre z Hansem Kingiem, Kingiem na czele. Mhm. No, mi się wydaje, że... Znaczy tak, bo to zerwanie tej jedności już takie wprost i takie, można powiedzieć, no, wyraźne, prawda, nastąpiło w roku 88, w momencie, gdy arcybiskup Lefebvre postanowił, mimo wyraźnej niezgody Stolicy Apostolskiej, postanowił wyświęcić czterech biskupów. Takie święcenia są ważne, bo każdy biskup ma władzę wyświęcenia innego biskupa, natomiast są, no, są niegodziwe, prawda, bo są i w tym sensie jest to też akt, można powiedzieć, schizmatycki, jeżeli jest to działanie wbrew wyraźnej woli papieża. Tutaj też są dyskusje na temat jakich konsekwencji, które były, no ale zostało, jakby Stolica Apostolska uznała, że jest to, że był to akt, który nałożył jakby, no ipso facto, tak, ekskomunikę na arcybiskupa Lefebvre'a i tych czterech biskupów. Zresztą to jest sprawa, która jest, myślę, już teraz ogólnie dosyć dobrze znana. Tak, po sporze o zdjęcie ekskomunik z czterech biskupów. Tak, tak, właśnie po decyzji Benedykta XVI. No i sytuacja jest, żeby ocenić, bo to pytanie jest dosyć trudne moim zdaniem, dlaczego do tego tak naprawdę doszło. Znaczy bo problem jest taki, no rzeczywiście, gdy czytamy, no bo teraz o jakim Janie Pawle II mówimy, prawda? Znaczy, gdy czytamy, czy mówimy o Janie Pawle II, który jest po prostu głową Kościoła katolickiego i tego kościoła, jaki po prostu w tym czasie był, prawda? Czy mówimy o Janie Pawle II, który pisze teksty, które dzisiaj możemy czytać i możemy je rozumieć, albo i nie rozumieć? Czy mówimy o Janie Pawle II, który podejmuje pewne konkretne decyzje personalne, dyscyplinarne i tak dalej? Tu jest wiele, można powiedzieć, wiele niuansów i ja myślę, że ten spór polegał głównie na tym, na ocenie
na ocenie ogólnej kondycji Kościoła i czy na diagnozie i na wyborze środków, które miałyby uleczyć ten, ten stan. Ale tu, jeżeli chodzi o diagnozę, to ja bym powiedział, ona nie była bardzo rozbieżna. I to nawet nie z Janem Pawłem II, nawet z Pawłem VI diagnoza nie była bardzo rozbieżna, bo Paweł VI nie miał... No ja bym najlepszego tutaj... zdania o stanie Kościoła po soborze, w okresie posoborowym, czyli w latach 70. XX wieku. Tak, ale w tym sensie bym się jednak nie zgodził z taką oceną. Znaczy uważam, że ta rozbieżność była dosyć mocna, że wydaje mi się, że no, arcybiskup Lefebvre właśnie w inny sposób rozumiał tradycję, i czyli de facto też ortodoksję katolicką. Wydaje się, że jak czytamy te późniejsze książki arcybiskupa, zresztą też to jest ciekawe, warto to, jeśli ktoś się tym naprawdę interesuje, no, przejrzeć te publikacje, bo one się zmieniają z biegiem czasu i w momencie te późne publikacje są już rzeczywiście no, bardzo ostre, prawda? Te początkowe są już inaczej formułowane, ale te późne są bardzo ostre, takie, w których jest wyraźna krytyka wprost, krytyka papieża, Rzymu. A z drugiej strony jest ciągłe pragnienie, żeby być w jedności z Rzymem. To był wielki problem arcybiskupa, ale właśnie o co chodzi? Czyli jest, problem dotyczy rozumienia tego, co stanowi o spójności wiary katolickiej i co jest jej, co powinno być jej autentycznym wyrazem. Ja myślę, że patrząc na Kościół lat 70. i 80., arcybiskup Lefebvre był przekonany, że po prostu nastąpiło totalne zerwanie z tradycją, które wyraziło się właśnie konkretnie w zerwaniu form liturgicznych, które było no, totalne, prawda? Znaczy to, zresztą to nie można udawać, że tego problemu nie było. Jan Paweł II, i tu też trzeba dodać, dialog między bractwem a papiestwem nie zaczął się od Benedykta XVI, zaczął się już dużo wcześniej w sposób taki widzialny, znaczy w sposób mający prowadzić do jakiegoś pojednania w 2000 roku. Natomiast on był prowadzony jeszcze wcześniej, jeszcze przed tymi święceniami, których arcybiskup udzielił w 1988 roku. Jednym na przykład z takich owoców tych działań był taki dokument Quatuor ab hinc annos, wydany chyba w 1984 roku, jeśli dobrze pamiętam teraz, czy w 1986, z którym się wiązał też indult na sprawowanie mszy tradycyjnej. Ale proszę, dlatego wspominam ten dokument, że właśnie on, już nawet w jego tytule jest powiedziane właśnie, że to minęło 4 lata, to jest od 4 lat, że Jan Paweł II zwołał komisję, która przez 4 lata badała kwestie liturgiczne i po tych 4 latach dopiero ta komisja stwierdziła, że jednak ten ryt, który jeszcze w trakcie soboru, prawda, no bo mówimy o mszale, na przykład o mszale Jana 23, wydanym w 62 roku, w trakcie soboru według tego mszału ojcowie soborowi się modlili. Więc ta msza zreformowana, którą dzisiaj widzimy, to nie jest stricte msza soborowa, prawda, jeżeli bierzemy... No jest posoborowa, w sensie ścisłym jest posoborowa i wszyscy to... Tak, mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą. Więc i ta komisja ustaliła, że ona nie została jednak zniesiona, ale jeżeli musieli aż 4 lata nad tym debatować, żeby ustalić... No to są właśnie takie kościelne niuanse, ale te niuanse często są, za nimi idą wielkie, można powiedzieć, napięcia i tragedie, bo jednak rzeczywistość widzialna Kościoła no była taka, że życie liturgiczne, życie kapłańskie, życie dotyczące po prostu życia codziennego chrześcijańskiego, jeżeli chodzi o całe wielkie przestrzenie w Kościele, no właśnie, jeżeli nie oceniając, czyli nie używając słowa ulegało destrukcji, to w każdym razie bardzo się zmieniło. I teraz arcybiskup Lefebvre był przekonany, że te zmiany po prostu idą w złym kierunku. Był przekonany również z tego powodu, że tego typu próby i tego typu zmiany kojarzyły, jako identyfikował z, nie wiem, czy z działalnością, jakby kojarzył to z francuskim kościołem, prawda, gdzie silne były jakby wpływy też i masonerii i tego, co nazywa się w kościele modernizmem, prawda, co jest uznane za herezję, czyli takie rozmiękczanie wiary od wewnątrz, prawda, czyli to była pierwsza herezja, która nie stawała
poza Kościołem, żeby nie zgadzać się na jakieś dogmaty, czy inaczej interpretować, tylko ciągle moderniści twierdzi, że są katolikami, wyznają wiarę katolicką, tylko podają ją w trochę inny sposób i właśnie ten inny sposób powodował, że niektóre treści były zmieniane. Arcybiskup Lefer był na to bardzo, bardzo wyczulony, jak nie tylko on, bo właśnie też tutaj poszliśmy już tym torem arcybiskupa. Poszliśmy torem arcybiskupa Lefebvre, ale no, po pierwsze to jest tak, to nie jest tak, że nie można się było dogadać, czego przykładem jest choćby bractwo kapłańskie świętego Piotra. No, to znaczy tutaj, ten przykład nie jest akurat najlepszy, bo jeżeli chodzi o bractwo kapłańskie świętego Piotra, to są księża, którzy pochodzili porozumieli się. Ale porozumieli się już po fakcie tych, może, bo to jest schizma. To nie była schizma wprost, tylko to był schizmatyckiego, tak, który zaowocował na takim częściowym rozejściem się dróg. Natomiast ja bym podał inny przykład. Rzeczywiście takich przykładów może nie było bardzo dużo, ale były takie środowiska w kościele, takie miejsca w kościele, w których trwano przy tradycyjnych formach i przy tradycyjnej też obserwacji zakonnej, bo zazwyczaj to były jakieś miejsca, prawda, związane z klasztorami, zakonami. Na przykład jest takie opactwo we Francji, opactwo Fongombo, którego opat Jean Roy, jeśli mam że nie przekręcam jego nazwiska, też korespondował z arcybiskupem Lefebvre. Ta korespondencja jest zachowana, jest dosyć też dla nas pouczająca. I właśnie spierali się o to, jaką strategię, jaką wybrać drogę. I Fongombo wybrało drogę, można powiedzieć, takiego wierności i posłuszeństwa po prostu. Czyli w sytuacji, w której zostały narzucone na przykład formy liturgiczne, inne niż te, według których oni od wieków żyli, oni je przyjęli i przez kilkanaście lat sprawowali swoją liturgię, benedyktyni są, sprawowali swoją liturgię według tych nowych form, co było dla nich, można powiedzieć, takim wyraźnym jednak cierpieniem, bo byli przywiązani do tych starych form i też można powiedzieć, że nie było żadnego uzasadnienia, żeby je akurat w tej wspólnocie zmieniać, prawda, bo o ile mówimy, że sobór miał ten akcent duszpasterski, no to w sytuacji benedyktynów, prawda, z zakonu kontemplacyjnego nie ma to jakiegoś większego tutaj takiego wymiaru. I okazało się, że oni uzyskali pozwolenie po tam kilkunastu latach, że mogli wrócić do tych swoich tradycyjnych form. Jest przykład na przykład diecezji w Campos, to jest taka, więc to też, więc rzeczywiście były takie... Tam wszyscy księża zostali przy tradycyjnym rytmie, prawie wszyscy, bo biskup został i nie zgodził się na zmianę. I teraz, ale oczywiście teraz, prawda, nie jesteśmy w stanie ocenić w sposób taki obiektywny tej sytuacji, no bo można oczywiście gdybać, co by było z losem tradycyjnej liturgii, co by było z losem w ogóle pewnych dalej kościoła, gdyby arcybiskup Lefebvre jednak nie dokonał tego aktu, tak, gdyby nie było tego wyraźnego nacisku. Ale to jest bardzo, ja wiem oczywiście, że to jest tak zwana historia nie była, ale ona jest bardzo interesująca nie tylko z powodu na przykład bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, ale mamy w Polsce bardzo podobną historię. No bardzo może nie, ale podobno, analogiczną, powiedzieliby to mieści historię, ze zgromadzeniem Mariawitów, które stało się kościołem. Założycielka Mariawitów miała objawienie. I pierwszy etap tych objawień, oceniany teologicznie, oceniany jest jako niesprzeczny z doktryną wiary i bardzo zbliżony do objawień siostry Faustyny. Troszeczkę bogatszy treściowo, ale zbliżony. I ona... Trochę podobna sytuacja. Rzym, ona założyła też zgromadzenie męskie. Rzym nakazuje posłuszeństwo, zgromadzenie i ona odmawiają. Tak. I w tym momencie zaczynają się zmieniać objawienia. Znaczy zaczynają pojawiać się w nich takie elementy, których Kościół po prostu nie może zaakceptować. I pytanie, co by było, gdyby oni się nie zbuntowali, tylko przyjęli w posłuszeństwie decyzję papieską. Powiedziałbym, no jest... bardzo istotne, czy Kościół coś stracił, czy czegoś nie stracił. My nie znamy na nie odpowiedzi. Nie wiemy, co by się stało. I tutaj też nie wiemy, ale... Nie, dlatego ja nie chcę takich ocen dokonywać. Istotne jest to, że... Znaczy, ja też tak rozumiem ten gest Benedykta XVI, ten gest sprzed kilku miesięcy, w którym on wyciągnął rękę do biskupów bractwa.
zdejmując z nich ekskomunikę. I zresztą ten gest rzeczywiście był bardzo, można powiedzieć, szczodrobliwy, bo można powiedzieć, że w pewnym sensie to on pierwszy wyciągnął rękę do pojednania, a nie oni. Znaczy to te warunki, które nie nakładał, nie, znaczy papież zdjął z nich ekskomunikę, nie nakładając praktycznie żadnych warunków, prawda? To rzeczywiście bardzo, bardzo może być taki hojny gest, ale i też ja to interpretuję w ten sposób, że papież Benedykt XVI rozumie kwestię tradycji jako coś znacznie poważniejszego, i tutaj dotykamy od razu, zasygnalizuję, dotykamy właśnie tego problemu hermeneutycznego, jako coś znacznie szerszego niż tylko problem tradycjonalistów, tak zwanych tradycjonalistów, co wyraża się również w tym, że papież przesunął komisję Ecclesia Dei. To jest właśnie ta komisja, która powstała po 1988 roku, po tych święceniach w Ekon, po tych święceniach arcybiskupa Lefebvre'a, czyli komisja założona przez Jana Pawła II, która miała zajmować się sprawami wiernych przywiązanych do tradycyjnych form pobożności. Przesunął ją skąd? Przesunął tę komisję, znaczy wcielił tę komisję do Kongregacji Nauki Wiary. Czyli już teraz sprawami tradycjonalistów czy bractwa będzie się już zajmowała Kongregacja Nauka Wiary, czyli można powiedzieć doktrynalnie najważniejsza kongregacja. Dawne święte oficjum, tak, powiedzmy tak. W ten sposób. Piotr Kaznowski, historyk filozofii, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas, jest naszym gościem. Zostańcie państwo z nami, bo zmieniamy temat już za chwilę. Przechodzimy właśnie do hermeneutyki, czyli do tego, jak jest czytany i jak powinien być czytany Jan Paweł II. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.